Dnia 13 października 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły. Ogłoszono wybudowanie nowej hali widowiskowo-sportowej. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo Profesorowie, Szanowni Uczniowie, mam zaszczyt Państwu i wielką przyjemność oznajmić, że 13 września bieżącego roku Rada Powiatu z rekomendacji Pana Starosty i Zarządu Powiatu uchwaliła wieloletni plan inwestycyjny na lata 2017-2020 i dalej po 20. W tymże planie czołowe miejsce znajduje Liceum Ogólnokształcące w Szczankowie w postaci nowej hali, nie sali, hali gimnastycznej, która powstanie w latach 17-18. I to tak się składa, że ona będzie prezentem powiatu na stulecie Państwa szkoły. Uroczystość zakończyły występy uczniów naszej szkoły. What a wonderful world.